Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Słowo Boże jest czasami bardzo wymagające. Czasami nawet napełnia serce człowieka smutkiem. Piotr zasmucił się, słysząc po raz trzeci pytanie Jezusa. Zasmucił się wtedy, gdy zaparł się swojego mistrza. Zasmucił się i teraz, gdy słyszy pytanie o miłość. Scena, której byliśmy przed chwilą świadkami, to przełomowy, najważniejszy moment w życiu świętego Piotra. Jezus powierza mu władzę nad założoną przez siebie wspólnotą Kościoła. Jednocześnie jednak egzaminuje go, chcąc uświadomić mu, czym powinien kierować się w swojej nowej posłudze. Pyta go o miłość, ponieważ miłość jest najwyższym prawem chrześcijan, a Piotr ma stać się ich przywódcą, przewodnikiem i wzorem. Piotr kroczy za Chrystusem i przewodzi nam w miłowaniu Chrystusa. Dla Niego straci wszystko. Z miłości do Niego poniesie nawet męczeńską śmierć. To właśnie wtedy, w dniu swojego męczeństwa, da ostatnią odpowiedź na zadane dziś przez Jezusa pytanie. Wtedy już nie będzie się smucił, ale będzie szczęśliwy, że został uznany godnym śmierci za Chrystusa. Miłość to wybór. Ona nie zniewala, ale daje wolność. Jezus niczego nie narzuca Piotrowi, ani też nam. Pozostawia wolność wyboru. On jedynie zaprasza: pójdź za mną. Zanim jednak zaprosi, to wyjaśnia Piotrowi, a także każdemu z nas, na czym polega to podążanie jego śladami, tak aby nasz wybór i nasza decyzja była w pełni wolna. Dziś to Ty możesz powiedzieć Jezusowi tak lub nie, w pełnej wolności, decydując się na Jego plan lub całkowicie Go odrzucając.